Siema, cześć, witajcie. Dzisiaj krótka historia z życia. Opowiem Wam wczorajszy oraz dzisiejszy dzień. Także zapraszam. Moi drodzy, no cóż, miałem taką przygodę. Stwierdziłem, że Wam o niej opowiem. Wczoraj załadowałem się w Berlin, w pewnym miejscu. 20 ton towaru w agregacie. 20 ton. Załadowałem się, poinformowałem spedycję, odpaliłem auto, ruszyłem. Podjechałem, moi drodzy, 3 godziny. Po 3 godzinach stwierdziłem, że stanę z jednym krótkie. Po 3 godzinach jechałem na parking, zadzwoniła do inspektorka. Powiedziała, że muszę wrócić, bo ten towar to jest pomylony. Papiery się zgadzały, referenc się zgadzał, ale ktoś dał ciała tam wyżej. Muszę zawrócić. Wjechałem z firmy o 14, jechałem 3 godziny. To jest 17. Zrobiłem pauzę około godziny. Jest 18, no i zanim wróciłem, jeszcze po drodze na powrocie zajechałem sobie na CPN i zrobiła się 21.30, wjechałem na firmę. 21.30 zrobiłem pauzę, która trwała do 8.30, zrobiłem 11. I moi drodzy, o 8.30 podjechałem na firmę, postawili pod rampę, rozładowali ten towar, postawili pod drugą rampę, doładowali rzekomo poprawny towar. Wszystko zeszło się do 13.30. Jestem 24 godziny plecy. Przez mały błąd. Nie wiem, kto dał ciała, ktoś dał ładnie ciała, bo nawet kosztami to policzyć, to przejechałem przez całą Belgię, wjechałem do Holandii i nie tam musiałem kupić. Musiałem wrócić przez całą Belgię, prawie całą, bo załadunek miałem przy granicy francuskiej. Zasięg francuski już miałem w telefonie. A jechałem na zachód, czyli całą Belgię przeskoczyłem na drugą stronę. No i drodzy, i co mogę na to poradzić? No tak nie szło. Także jestem w plecy. Po podjechaniu dzisiaj straciłem groma czasu. Na 15 godzin będę pracował, ale nie dojadę tam, gdzie bym chciał, bo chciałem wjechać w takie swoje miejsce pod Magdeburgiem, a podejrzewam, że mi zabraknie czasu. Także wszystko pododam. Niestety. Kolejna ciekawostka. Wczoraj jak mi ładowali towarem, to załadowali mi go w ten sposób. Sam powiedziałem, że mi tak załadowali. Wszystkie palety ładują po długości 3 koło siebie. Załadowali mi te 3 palety, zanim zdążyłem tam na magazyn do nich dotrzeć. No i poprosiłem magazyniera, żeby następna mi załadował jedną paletę po szerokości. Potem dwie po szerokości, potem raz jedną po szerokości. I potem jak mu tam pasuje, czyli dwie i później reszta po 3. Chodziło o to, żebym miał lekko na oś ciągnące. I faktycznie, jak mi załadowali w ten sposób, to miałem tam trochę ponad 9 ton. Bardzo przyjemnie się jechało. No teraz sobie rozładowali ten towar. Też miałem 30 palet do zabrania. Więc poszedłem i mówię, że mi załadował w ten sposób, że jak już zaczął, to znowu zaczął oczywiście po długości. Ja mówię, teraz następną daj pojedynczo, potem daj dwie podwójnie, potem daj jedną pojedynczą. Dwie podwójnie. I resztę będziesz miał potrójnie, będzie akurat komplet. Kładzie się zakończy, 3 na koniec. No i magazynier mówi, ok, on tak zrobi, dobra, wszystko rozumie. Drugi raz powtórzyłem, żeby na pewno wiedział. Wszystko wie. Ładował mi ten towar. 1,5 godziny. Podjeżdżam od rampy, patrzę 10,5 na ciągnące. I mówię, co jest, cholera. Zaglądam na czepę, a tam 3 palety, potem następne znowu 3 palety, potem jedna po szerokości. Potem dwie po szerokości i już do samego końca 3. Czyli nie dość, że mi załadował tylko jedną po szerokości paletę, to jeszcze załadował go dopiero po 6 paletach, czyli 2 razy po 3 palety załadował. No i niby nic, a to nasz. Teraz wjechałem na prostą drogę i mam 10,2 nacisk na oś. Widzicie, niby głupota, ale wystarczyło jedną paletę nie dać pojedynczo i przesunąć trochę w rzędzie i no niestety. Oś jest dociążona. Dobrze dociążona. Powiem szczerze, że jakbym jechał po śniegu, gdzieś po lodzie, to może bym był zadowolony, ale ja osobiście lubię mieć tak około 9 ton na osi, bo mi się dużo przyjemniej jedzie. Ten samochód lepiej pracuje dla mnie przynajmniej. Może mam takie jakieś... Może to tylko takie złudzenie dla mnie, ale trzeba było jechać. Już nie miałem siły tam iść do nich, żeby mi to przeładowywali. Niby nie jest źle, no jest... Nie ma 10,5, nie przekroczone jest, to można powiedzieć, że... Można jechać. 20 ton wszystkiego mam, nie na moje do nerwy dzisiaj. Także możecie przypilnować towaru, żeby był dobrze ułożony.
sama sugestia nie wystarczy, trzeba stać i pilnować, bo przecież oni nie rozumieją, jak się im dwa razy powie, trzeba trzy razy powiedzieć i poprawić. Ale i tak może ktoś coś spieprzyć w biurze i będziecie wracać 250 km. Także tak to wygląda. Oczywiście wczoraj mi ładowali te 30 palet, też stałem na magazynie, powiedziałem mu, jak mam to załadować. Załadował mi 3 po długości, jedną po szerokości, potem 2 po szerokości, a potem resztę już mi chciał normalnie ładować. I gdybym nie stał, to też by mnie tak załadował, że byłbym niezadowolony, ale wtedy akurat stałem na magazynie, dzisiaj już mi się tego robić nie chciało. Myślałem, że wystarczy wytłumaczyć, jak widać nie wystarczy. Tak właśnie wygląda życie kierowcy. Nie zawsze jest z górki, czasami jest pod górkę, czasami kilka razy trzeba pozgrzytać zębami, podenerwować się. No właśnie. No ale jestem już załadowany. Wstępnie z tego co wiem, rozładuje mi inny kierowca, bo ja już się nie powyrabiam. Także jadę bezpośrednio do domu. Tylko, że będę jedną dobę do tyłu, no bo 24 godziny straciłem. Dobę jestem w plecy. Tak to wygląda. No, to co? Zostawiam Was. Nagram jeszcze jakiś filmik i wrzucę. Trzymajcie się. Cześć.